Dzień dobry, nazywam się Marek Wasiuk, jestem partnerem w grupie doradczej Compertus. Firma nasza zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Postaram się wyjaśnić wątpliwości związane z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwach. Bardzo często spotykam się z pytaniem, czy w momencie, kiedy firma ma przyjęty budżet, powinna utrzymywać nierealne założenia dotyczące poziomu sprzedaży po to, żeby na przykład nie obniżać planów handlowych dla działu sprzedaży, czy cały czas mieć nadzieję na to, że uda się zrealizować wynik finansowy. I tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, do narzędzi kontrolingowych trzeba podchodzić z elastycznością i rozwagą i tak naprawdę można rozdzielić to, co mamy w budżecie, czyli jaki wynik finansowy firma ma zamiar osiągnąć, od tego, jaki jest plan finansowy nałożony na dział handlowy, czyli nie zawsze musi tu występować przełożenie 1:1, że plan finansowy, który ma zrealizować dział handlowy, jest dokładnie w takiej samej wartości, jak założony w budżecie. Wręcz zachęcam do tego, aby firma w procesie tworzenia budżetu planu finansowego zakładała sobie właśnie takie marginesy bezpieczeństwa, czyli że plan sprzedaży dla działu handlowego jest wyższy niż ten, który firma ma założony w swoim planie finansowym, albo tworzyła plany finansowe w różnych scenariuszach, czyli ten najbardziej prawdopodobny, pesymistyczny i optymistyczny. I oczywiście tak naprawdę im większy margines bezpieczeństwa pomiędzy planem sprzedaży a tym, który jest założony w planie finansowym, tym firma jest w bezpiecznej sytuacji, tym większe prawdopodobieństwo jest tego, że w momencie, kiedy będzie kontrolowała koszty, nie pogorszy się rentowność wytwarzania produktów czy usług, osiągnie zakładany wynik finansowy.